Cześć, witamy Was w czwartym odcinku drugiego sezonu Neurofreaky. Ja nazywam się Maciek Duczyński, jest ze mną Patryk Sobotka i będziemy dzisiaj gadali na niesamowicie ważny temat, jak nieuważność może zrobić z Ciebie, albo ze mnie, dzbana. Bo jak wiecie, drugi sezon nakierowany jest właśnie na tematykę dzbanów. Jako naszego ulubionego słowa i naszego nowego dla nas określenia części naszej fizjologii. Dokładnie. I wielu osób, z którymi pracujemy, ale też nie to, że my, broń Boże, kogoś obrażamy, dlatego że sami się z tym jakby podpisujemy się pod tym, że identyfikujemy się często identyfikujemy się, że byliśmy dzbanami, jak ostatnio mieliśmy taki dość trudny okres w pracy, w sensie nie to, że jakiś trudny, że ktoś jakby narzucił nam coś dziwnego, tylko po prostu trudny, bo sami sobie narzuciliśmy trochę więcej pracy, no to były takie momenty, że Aga mówi, o, widzę, że zadaniowość ci spada trochę, że trochę tak jakoś więcej pracy i mniej spania, rozkmina ciągła, mało uważności w tym wszystkim było, no i tak się zdarzyło. Ja może tylko powiem, że oprócz tego, że możecie znaleźć na YouTubie, to możecie nas znaleźć w innych aplikacjach podcastowych, Spotify, Apple Podcast i oczywiście zachęcamy do zostawiania właśnie subskrypcji, na przykład na Apple Podcast, bo tam jest fajnie czytać o sobie dobre rzeczy. Tak jest. I to jest takie całkiem inspirujące. Czasami i miłe, zarzucacie nam też takie właśnie, znaczy zarzucacie. Wrzucacie nam tam fajne komentarze. I na YouTubie, i zresztą na Apple Podcast też takie inspiracje do tego, co by tutaj następnego odbana. Cieszymy się, że możemy Was edukować w jakiś ciekawy sposób, bo jakby przekazywanie wiedzy w niestandardowy sposób, to myślę, że to jest nasz standard. Nasz standard, takie nasze unikalne narzędzie, które mamy i możemy się pochwalić, ale też trochę jakby poprawy Wam humoru, bo na przykład mnie, jak mi się zdarza, że przesłuchuję sobie ten podcast, żeby sprawdzić, jak to wyszło, no to dużo żartów mnie bawi, co to mam mówić, jest to śmieszne dla mnie, więc jak ja uważam, że mnie już to bawi, to jest nieźle, bo ja nie mam specjalnie poczucie jakby humoru. Znaczy mam poczucie humoru, ale nie takie, że wiesz, powiem coś i z tego śmieję. To musi być naprawdę zabawne. Dobra, jesteśmy w czwartym odcinku, dziś jesteśmy sami, nie ma gości. Ostatnio Was do tego być może zaczęliśmy przyzwyczajać, że będą z nami codziennie goście, znaczy co tydzień, bo pamiętajcie, że widzimy się w środę o godzinie 19, ale dziś jesteśmy sami. Na szczęście nagrywanie we dwójkę jest o tyle dobre, że zawsze może powiedzieć, że dzisiaj jednak z Maćkiem, a następny tydzień Maciek ze mną i tak jest, mamy i zawsze każdy gościa. Każdy może sobie z kimś pogadać. Dobra, tak o treningu uważności. Słuchajcie, mamy trening uważności, o różnych formach medytacji, bo o tym dzisiaj będzie mowa, dlatego że nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale wiele problemów naszych pacjentów, współczesnego świata jest spowodowanych tak zwaną dysautonomią, czyli po prostu są pacjenci i ludzie tak naprawdę, wszyscy non-stop pobudzeni i fajnie byłoby coś z tym zrobić. I są takie fajne narzędzia, które są na szczęście znane już od tysięcy lat, niestety dalej nie praktykowane, mimo że korzysta z nich no spora część świata. No to spora część świata dalej nie korzysta, odkrywa to, jakby docenia to wszystko. I pogadamy sobie o takich standardowych, ale też niestandardowych opcjach właśnie gdzieś tam jakby bycia tu i teraz, wejścia w siebie i takie różne fajne rzeczy będziemy poruszać. Swojej uważności. No właśnie, no bo to jest, tak jak wspomniałeś, na całym świecie praktykowane. No ale dobra, no może zaczniemy jeszcze o tak trochę szerzej niż od samej medytacji, bo to będzie raczej pewne narzędzie, które nas może trochę przybliżyć do tego. Tych narzędzi jest w sumie sporo, więc nawet jeśli ktoś uzna, że medytacja nie jest dla niego, w sumie nie wiem, dlaczego miałby tak uważać, no ale zakładam, że można, no to będzie można sobie wybrać coś innego z tej dosyć szerokiej skrzynki z narzędziami różnymi, które mają nam tu uważność wspomóc. Ale do czego to jest nam w ogóle potrzebne? I czemu akurat teraz mielibyśmy się zajmować uważnością? No dlatego, że już w pierwszym sezonie poruszyliśmy super ważny temat, że wszechobecna ilość bodźców po prostu nas niszczy. Tam padły takie fajne rzeczy, że przetwarzamy ponad 30 GB dziennie, że to jest w ogóle słowotok, wpada, znaczy natłok słów wpada nam do głowy. I no fajnie byłoby od tego odciąć. I teraz coraz popularniejsze są właśnie różne sposoby odcięcia, też o tym mówiliśmy, ale choćby takie detoksy telefoniczne, odstawienie jakby, zrobienie, nie wiem, fajnej rzeczy, ale jednocześnie
spędzenia gdzieś tam fajnego weekendu wśród natury z minimalną ilością bodźców i się okazuje, że kurde, strasznie dobrze nas wpływa. Mhm. Więc może by tego typu powiedzmy narzędzia wykorzystywać codziennie, tylko jakby w mniejszej powiedzmy ilości skali, czasu, nie? W mniejszej skali, tak? Mhm. Ja nie muszę jakby codziennie jakby mieszkać w lesie, aczkolwiek u mnie będzie tak to wyglądało niebawem, więc to będzie zabawne. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu, niektórzy nawet mówią, że 5 minut dziennie już robi robotę. Robi. To jest fajne i ja staram się, żeby te 5 minut dziennie było. Najczęściej jest to trochę więcej, bo ta medytacja i ten trening uważności naprawdę, zaraz dowiecie się, ma milion twarzy. Można to robić na swój idealny, wymarzony sposób, oby spełniać pewne standardy, które muszą być zachowane, żeby to może było nazwać jakimś pewnym odprężeniem, wyciszeniem się, odcięciem od bodźców. Natomiast ty fajna rzecz powiedziałeś, że jakby nie wiesz, dlaczego komuś mogłoby to się nie podobać albo nie pomóc. No jak o tym powiedziałeś, to ja od razu w głowie mam kilka osób, które ewidentnie nie lubią tego stanu, ale dlatego, że teoretycznie jakby nie wiedzą, co z niego mogą wyciągnąć. Bo nawet idąc sobie na spacer wśród zieleni, muszą cały czas się bodźcować. Jakby wiadomościami, muzyką, rozmowami z ludźmi i tak dalej. Jakby same na przykład obcowanie wśród natury i nie robienie nic ich drażni w jakiś tak sposób. Okej. Okay. Nawet też ostatnio pomyślałem sobie, że poszukam trochę więcej informacji, dlaczego nas to drażni i dlaczego niektórzy nie lubią tych stanów. Nie wiem, czy akurat o tym mówiłem na Neurofreakach, ale gdzieś wspominałem o tym, o takim eksperymencie, gdzie ludzie przez kilka do kilkunastu minut mieli niczego nie robić i być odcięci od bodźców. To było mówione, ale też nie jestem pewien, czy możliwe, że tak. I oni, żeby dostać jakiekolwiek bodźce, to mogli poprosić o to, żeby ich porazić prądem. I okazuje się, że to brzmi jak absurd, ale część osób się na to zdecydowała. No więc to już nosi niemalże, tak jak się o tym słucha, jakieś znamiona w ogóle problemów psychicznych. A na pewno już jakichś problemów z układem nerwowym. No i okazuje się, że prawdopodobnie faktycznie tak jest, dlatego że my teraz nawet nie tyle jesteśmy uzależnieni od jakiegoś bodźca, od tego, że my musimy to bodźce dostawać, tylko nasz mózg potrzebuje dużej ilości dopaminy, zwłaszcza jak się do niej przyzwyczaja, że ją dostaje. Czyli jak widzimy, jak mamy różne rzeczy, które nas gdzieś tam wewnętrznie cieszą i mamy włączony ten system cały czas nagrody za różne rzeczy i nas teraz dużo rzeczy do tego przyzwyczaja, czyli mamy tak zrobione na przykład aplikacje na telefon, że przychodzi powiadomienie na Messengerze i od razu u nas w mózgu się pojawia takie lekki zastrzyk dopaminy, czyli jesteśmy wiecznie nią tacy trochę naćpani. Czyli po prostu jak nam ten poziom spada, to musimy coś takiego zrobić, żeby sobie trochę gdzieś tam humor poprawić. I stąd się bierze bardzo dużo różnych rzeczy, których my jakby świadomie też nie kontrolujemy i nie myślimy o tym, że to po prostu brakuje mi dopaminy, więc muszę coś tam sobie zrobić. Tylko się pojawiają problemy takie też wielopłaszczyznowe. Typu na przykład problemy z naszą relacją z jedzeniem. Dużo osób na przykład ma problemy z jedzeniem, typu na przykład je bardzo dużo słodyczy. Nie potrafi tego w ogóle kontrolować. I o tym się dużo mówiło, że to jest uzależnienie od cukru. Trudno powiedzieć, czy to jest uzależnienie od cukru. To jest może po prostu mentalne uzależnienie od tego, że muszę jeść coś słodkiego, bo to mi aktywuje ten mój układ nagrody, bo po prostu mój mózg to lubi. A jak nie dostanę czegoś słodkiego, to przynajmniej musi mi ktoś coś miłego napisać na Messengerze. Albo ja przynajmniej muszę dostać wiadomość, bo wtedy ja po prostu wiem, że ktoś coś tam o mnie myśli i mózg mnie cały czas za to nagradza. Więc jeśli my się odcinamy od bodźców, to my sobie zabieramy tą dopaminę. Nawet ostatnio też się spotkałem z takim określeniem, taki dopaminowy detoks. Tak, i właśnie ja to już kilka razy słyszałem, a szczególnie właśnie osób, które raz, że są jakby bardzo mocno uzależnione od social mediów, ale też na przykład od gier, które oczywiście dopaminy dorzucają dużo. No już nie mówiąc tam o jakichś używkach i tak dalej, no nie, ale rzeczywiście to jest coś, co jeszcze na przykład chyba rok temu albo nie słyszałem, lub zwracam na to uwagi, a teraz gdzieś ten detoks dopaminowy się pojawia często, no nie? Nawet u pacjentów słyszałem, że tego typu rzeczy mają gdzieś tam, które zaleci np. psychoterapeuta. Tak, bo myślę, że o tym się dosyć dużo mówi właśnie w psychoterapii, ale to jest też element, który łączy ze sobą bardzo dużo różnych gałęzi terapeutycznych. Bo się okazuje, że zarówno tutaj psycholog ma dosyć dużo do powiedzenia, no ale na przykład też dietetyk, który często może bezskutecznie
walczył u swojego jakiegoś pacjenta o to, żeby zbić mu wagę, masę ciała, nie? No i komuś może rozpisze całkiem fajną dietę i nawet dobrze dopasowaną. Teraz oczywiście w tym środowisku dietetycznym się też mówi o tym bardzo, bardzo dużo. W ogóle o całej psychodietetyce, czyli o tych naszych różnych problemach, które sprawiają, że, no, że ta nasza relacja z jedzeniem jest zaburzona. I może być tak, że ktoś w niektórych określonych sytuacjach właśnie na przykład zaczyna jeść. Mhm. I może być tak, że ktoś w ciągu dosłownie nie wiem, godziny czy dwóch przyjmie po prostu potężną ilość kalorii, co mu zablokuje możliwość utraty masy ciała przez w ogóle tam najbliższy miesiąc. Jest po prostu stracony, nie? Mhm. Bo nie jest w stanie już sobie tego deficytu gdzieś tam wyrobić. Więc to może i w psychologii, i w dietetyce. Czyli powstała dlatego, między innymi dlatego pewnie powstała psychodietetyka, która próbuje ten problem rozwiązać. Tak, która to bardzo fajnie łączy i ja się też w ogóle bardzo cieszę, że się jakby ten temat mocno, mocno rozwija, bo to jest coś, czego bardzo brakuje i to chyba jest coraz większym problemem, albo my też mamy większą świadomość tego, że to jest problematyczne. Myślę, że też no, u nas to może wyglądać pewnie podobnie w fizjoterapii. Trudno powiedzieć, czy w takiej klasycznej fizjoterapii się na to zwraca tak, jakąś szczególną uwagę. Tak, ale jak już się takie zalążki myślenia pod kątem holistycznego podejścia, no to tak. Ten temat się powinien pojawić, mm-hmm. No i powinien być jakby no niczym obcym dla ludzi, tak? Że gdzieś tam mówimy o tej dysautonomii, mówimy o tej dopaminie, mówimy o tym ciągłym pobudzeniu. Mm-hmm. Zastanawiamy się, co z tym możemy zrobić i jak to ewentualnie negatywnie wpływa na terapię, no bo wpływa i to bardzo, co tu by nie mówić. Tak, no bo może być też tak, że dopamina... też może być jakąś dla nas nagrodą, na przykład to, że my korzystamy z różnego rodzaju aktywności fizycznej i możemy się też tam gdzieś tam po prostu nią zajeżdżać. I w momencie, kiedy nam spada tutaj ten poziom jakby satysfakcji z tego, tak, no to pomimo to, tego, to że jedziemy dalej. Kontuzję już jakąś mamy, no to jednak ten poziom dopaminy jest jakby na tyle niski, że ja muszę coś zrobić, mi trudno. Te kolano biegacza, no poczeka, no nie? Najpierw jak zrobię może kolejne 20 km, się nic złego nie stanie, skoro tak już jest średnio. Tak. Więc tak to wygląda. Wiesz co, więc może zróbmy sobie w takim razie, więc powiedzieliśmy o tym, że okej, ta dopamina jest czymś złym, więc może zróbmy sobie tak, pomyślmy w kategoriach, co może nam jakby pomóc, jakby co się wydarzy, kiedy ja tą dopaminę odetnę, czyli jakie bonusy dostajemy właśnie w sytuacjach, kiedy my się od tych bodźców odcinamy, co tam ciekawego się w naszym ciele dzieje, a później właśnie przejdziemy do takich praktycznych aspektów, jak to robić i sobie będziemy rozbijać na czynniki pierwsze poszczególne rzeczy, pojęcia, tak żeby teoretycznie każdy nasz słuchacz, który to ogląda, jeżeli właśnie temat czy powiedzmy medytacji jakiejś delikatnej, tak? Bo już nie widzimy wierzy w takie standardowe myślenie o tej medytacji, jak dużo osób ma, czy właśnie trening uważności, czy może innych sposobach bycia tu i teraz, jakby praktykować, żeby każdy coś dla siebie znalazł i dzisiaj już od razu po tym podcaście on się skończy i przechodzimy. Można robić. Jest medytacja, jest zrobienie coś dla siebie, żeby się wyciszyć i potem ludzie nam będą pisać i chwalić się, co ciekawego zrobili i może okazało się, że odkryli coś po prostu, czego im brakowało w byciu, nie wiem, spełnionym terapeutą, sportowcem i tak dalej. Tak. Dobra. Myślę, że jakby to chyba też nie jest dobry moment na to, żeby gdzieś tam to sobie rozgryzać dalej, jeśli chodzi o neurochemię, bo to jest bardzo mało praktyczne, więc jakby nie możemy sobie to zostawić na razie na tym poziomie, że faktycznie jest to mocno związane z naszym neuroprzekaźnictwem, z tym jak funkcjonuje nasz mózg, ale jakie to nam przynosi właśnie takie bardzo praktyczne korzyści z tego, że my sobie ją na jakiś czas po prostu odcinamy. My uświadamiamy sobie niektóre problemy w związku z tym, no i mamy praktyczne narzędzie, żeby sobie z tym poradzić, więc jeśli pojawia się jakiś problem właśnie tak jak mówiliśmy z takim, no nazwijmy to uzależnieniem od tych niektórych czynności, no to jakby ta świadomość, w ogóle bycie też uważnym sprawia, że my zaczynamy doceniać nas, na jakby nasze życie z innej perspektywy. I zaczynamy sobie rozumieć to, że nas nie definiuje to, że ja teraz po prostu muszę grać na komputerze, bo to jest moje życie, albo że nie muszę kupować torby cukierków na dzisiejszy wieczór znowu, bo to znowu nie musi mnie gdzieś tam definiować, tylko mogę się zastanowić, mieć jakby ten moment na to, żeby poczuć, co się we mnie gdzieś tam wewnątrz faktycznie dzieje. I już jakby zyskanie tej świadomości nam daje naprawdę bardzo dużo
i pozwala sobie z takimi rzeczami poradzić. Przede wszystkim też uświadomić, że to jest naprawdę problem, bo dużo osób jakby może z tym, może nie kojarzyć, że to jest problemem. Bo ktoś może mieć problem, no znowu to może wrócę do tego żywienia, problem z jakimś takim, brakuje mi teraz słowa, ale z takimi napadami, że musi po prostu sobie coś zjeść, ale to w sumie nie jest problem, bo tak naprawdę to jest raczej szczupły i nie ma nadwagi, to nie jest problem, nie? Albo ktoś no, ma takie napady, że po prostu musi siedzieć i grać na komputerze, ale w sumie to nie jest problem, bo i tak jest bezrobotny i studiuje zaocznie. Tak, on ma czas, to może siedzieć na komputerze. Wiesz co, jakby słowo uzależnienie ma tak negatywny wydźwięk, że my kojarzymy to przede wszystkim jako uzależnienie alkoholowe, tak, nie wiem, może tam od tytoniu, może od nikotyny, narkotyki oczywiście, może gdzieś tam jakieś aspekty seksualne i tak dalej, ale jakby to jest tyle, tak? Bo powiedzmy, że to w jakiś sposób nas niszczy, ale jakby w kategoriach na przykład gier albo ciągłego klikania na telefonie bezsensownych rzeczy, albo co tam jeszcze tylko może być ciekawego, właśnie jakiejś aktywności fizycznej albo uciekania w pracy. No to tak naprawdę już my nie myślimy w kategoriach uzależnienia, więc jakbyśmy zapytali praktycznie większość osób, czy jesteś uzależniony, to jestem pewien, że większość osób powie nie, bo to tak samo jak pytasz osoby, które nie znają jakby anatomii, fizjologii, czy masz problemy wisceralne, to oni, że nie. Nie. A później pytanie kolejne, a co to jest? I wtedy sobie tak naprawdę jak to rozbierz na czynniki pierwsze, tak samo jak tym uzależnieniem, to się okazuje, że aha, no w sumie to jestem, bo ja potrzebuję ciągłego bombardowania siebie. Ciągłej stymulacji jakiejś. Tak bodźcami, no nie? I wiem, że wiedzieć, ale ja po prostu lubię być non-stop, ja chcę mieć wiadomości cały czas. Non-stop jakby biegam, ja chcę wiedzieć, co się na świecie dzieje. Czyli jakby powiedzieć, ale to jesteś uzależniony od wiadomości. Nie, ja po prostu lubię, tak? No mam czas, jestem na przykład, nie wiem, matką wychowującą dzieci. I po prostu sobie na słuchaweczce cały czas tam... Tam słucham, ktoś no, mi tam brzdęka. Lubię, ktoś mi tam brzdęka. No to jest no tam tak. Ilość bodźców po prostu od emocji, tak? Który gdzieś tam ten przekaz medialny wywołuje. Już szczególnie się teraz przekaz medialny wywołuje te informacje takie bardzo mocno pobudzające. No tak. Bardzo mocno pobudzające. Bo generalnie tylko takie się powiedzmy dobrze sprzedaje. No. Jak masz jakieś dobre wiadomości, to one nie są w sumie nic warte, ale wiadomości o zagrożeniu, to już też nasza biologia to warunkuje, że tego będziemy słuchać. Nawet jeśli to jest na drugim końcu świata się coś wydarzyło, to nas złego. To bardziej interesuje. Tak, bardzo, złego. To nas to będzie bardziej interesowało niż to, że na przykład nie wiem, na naszym terenie się zdarzyło coś naprawdę bardzo fajnego. Nie, był taki, nie pamiętam kto to robił, ale był taki projekt w Polsce, który zakładał publikację wiadomości tylko dobrych. Co się wydarzyło? Nie przetrwał. Co? To w ogóle to było 3 miesiące i w ogóle zero klikalność, no nie? Jakby ciężko było, bo się okazało, że oni nie są w stanie zatrzymać ludzi na dłużej tam. Bo jedna wiadomość dobra, no fajnie, dobra, ale ile można dobrych wiadomości czytać, no nie? Ale złe? Stłamsić. Jak najbardziej. Dobra, czyli jakby wiemy, że ta stymulacja jest zła, że bycie tu i teraz jest czymś fajnym, bo wtedy dostrzegamy, w sumie jakby dostrzegamy siebie, zaczynamy siebie akceptować. To jest kluczowe. Jakby to nie brzmiało patetycznie i dziwnie, to żeby być powiedzmy szczęśliwym osobnikiem, to wypadałoby akceptować siebie w tym momencie, w którym teraz jestem. Nie w którym byłem kiedyś, nie w którym będę za 5 lat, tylko tu i teraz, czyli mam być. No nie chcę mówić, że szczęśliwy, tak? Ale po prostu mam jakby akceptować w pełni siebie. Tak. No i ta medytacja jakoś tam przybliża trochę nas do tego. No bo to znowu też może brzmi... Taki kapitan oczywisty, ale w sumie nie ma żadnej przeszłości i też nie ma żadnej przyszłości, bo tak naprawdę mamy tylko tą chwilę obecną. Więc jeśli myślami jesteśmy gdzieś tam znowu w zeszłym roku i wymyślamy najlepszą ciętą ripostę, jaką mogliśmy wtedy powiedzieć, to już jakby nie zmienia nic w naszym życiu, ale nasz mózg jakby za bardzo też tego nie kuma, że to było. I my możemy odczuwać realne emocje w związku z tym, co było. I to już nawet może nie mieć żadnego wpływu na nasz dzisiejszy dzień. A można się naprawdę nieźle wkurzyć, myśląc o czymś, co tam kiedyś było. Albo snujemy sobie jakieś tam plany na przyszłość, które najprawdopodobniej nigdy się nie wydarzą. Zwłaszcza jeśli sobie szyjemy jakieś takie czarne scenariusze. Czarne scenariusze, albo tak naprawdę idziemy, tak jak dzisiaj mówiliśmy chwilę o określaniu celów, po prostu w coś, co jest niemożliwe do wykonania. Bo niektórzy mają takie cele, że po prostu one są na teraz, jak ktoś myśli w kategoriach, bo też oczywiście nie ma co snuć celów na przykład na przestrzeni najbliższych 10 albo 20 lat. No bo to jest już bardzo ma szansa, że będzie to tak
się właśnie, że to się tak wydarzy, albo może ja już za 5 lat nie będę chciał być w tamtym miejscu, bo mi się coś odwidzi. Mhm. Więc jakby to jest to. Ale zobacz właśnie w tej przeszłości, jak często. Ja staram się tego unikać, aczkolwiek jak się wpadnie w jakieś konkretne, jak to wiesz, jak to się wpadniesz jak między wrony i będziesz tak samo, wiesz, jak one wydawały dźwięki. Natomiast jak jesteś na jakiejś imprezie, to fajnie, a później są wspominki. Wiesz, co chodzi? No. Jak to było tam rok temu, jak to było na Kawalerskim, a to na weselu, a coś takiego. A wiesz, impreza ci leci. Ona jest teraz. No tak. I to jest trochę romantyczne. No i może... się dobrze bawił, no nie? Może my już w takim wieku jesteśmy, że to tak te imprezy wyglądają. Nie wiem, czy to zawsze tak było. No nie wiem, ale wiesz, to ktoś musi wtedy wziąć, powiedzieć, ej, dobra, fajnie, można sobie pogadać, tak? Bo macie 5 minut i ej, zróbmy coś. To komu nalec Sprite'a. Może taki czas pogadamy też o tej imprezie, no nie? A nie o tej jednej, w życiu to się udało nam. Więc tak. Dobra, idźmy sobie do praktycznych wariantów. Mm-hmm. Na pewno ten temat medytacji będziemy poruszać, bo on jest po prostu super. Tak, myślę, że będziemy do niego w ogóle tak, wracać. Tak, on jest bardzo rozległy, ale musimy czegoś zacząć. Więc tak, medytujesz? Tak. Trening uważności praktykujesz? Jak to robisz? Wiesz co, no, ja przede wszystkim robię taki prosty trening oparty na oddechu. Czyli siadam sobie w wygodnej pozycji, zamykam sobie oczy i staram się tylko obserwować swój oddech, jaki on jest. Nie ingerować w niego za bardzo, ale staram się też jakby go poczuć i poczuć jakby różne jego elementy, jego aspekty, czyli zarówno go liczyć, ale też obserwować to, jak długi jest na przykład wdech, jak długi jest wydech, czy są jakieś pauzy między nimi. Staram się poczuć, jak powietrze mi wpływa przez nozdrza, no bo oddycham wtedy tylko nosem i tak w sumie powinno się oddychać cały czas. I jak schodzi niżej, jak rozszerzają się żebra, staram się poczuć, jak zmienia się ciśnienie w jamie brzucha, więc po prostu jakby wszystkie te rzeczy, które są stricte związane z oddechem, to staram się je poczuć w ogóle w całym ciele. Więc to jest akurat taka forma, którą robię najczęściej. Czasami zdarzają mi się też takie bardziej emocjonalne, powiedzmy, formy medytacji, czyli takie medytacje wdzięczności. Czyli oparte bardziej o skupianiu się na konkretnych uczuciach, które możesz w sobie wywołać na przykład w stosunku do niektórych sytuacji, do niektórych osób, ale raczej takie też tu i teraz. To jest też jakby trochę inne narzędzie. To pierwsze jest bardziej do obserwowania siebie, nawet też do poprawy swojego oddechu, też do poprawy działania układu autonomicznego. No bo też na przykład wiemy to, że nim jakby jest korzystniejsza ta dysproporcja między wdechem a wydechem, no to bardziej nas to pobudza współczulnie albo przywspółczulnie. Ta faza wdechu raczej nas pobudza współczulnie, wydechu nas uspokaja i wycisza. Więc koniec końców, jeśli się skupiamy na oddechu i nawet nie próbujemy go zmieniać w medytacji, to on będzie dążył do tego, że będzie krótszy wdech i spokojny, długi wydech. I nawet takie 5 minut, a tak różnie. Jeśli faktycznie nie mam czasu i często robię to gdzieś tam przed wyjściem, no to tak 5-7 minut to już jest tyle, po czym czuję wyraźną różnicę, ale zazwyczaj staram się około kwadransu na to poświęcić. Mm-hmm. Tak, brzmi dobrze i wydaje mi się, że to jest chyba, bo mi się też zdarza robić taką oddechową medytację, czy tam trening uważności, jak zwał, tak zwał, bo słowo medytacja jest często tak dla ludzi niektórych jakby drażniące, że kojarzy im z dalekim schodem, oni są kotylikami, im się kojarzy to od razu z mantrą, z mudrami, które trzymają, poduchą, na której siedzą, kominy, jakby świeczuszki, które się palą. Nie, to jakby, a jakby trening uważności jest w sumie de facto bardzo czymś podobnym, albo w niektórych wariantach tym samym, ale dla Europejczyka. Jakby z takim, to brzmi lepiej. Tak, okay. Tak samo, może, jakby, nie wiem, jak jest mudry, to tak, a techniki palcowe spoko. No, jakby to tak, jest, zwłaszcza, że tutaj jest medytacja jakby nie kojarzy się z żadnym benefitem, bo tutaj jeśli w ogóle mówimy, bo często się akurat też odnosimy do tych technik wschodu, no bo to jest jakby no siłą rzeczy taka kolebka trochę medytacji. Ona się rozwijała na całym świecie w bardzo różnych miejscach, bo mamy też takie nasze w ogóle bardzo miejscowe, europejskie techniki medytacyjne, również związane w ogóle z religią chrześcijańską, ale powiedzmy te wschodnie są takie najbardziej kojarzone. Więc jakby tam często
ci buddyjscy mnisi na przykład powtarzają to, że tej medytacji nie robimy w żadnym konkretnym celu. I że niczego nie wymagamy od tego, żeby ona nam coś dała. Że po prostu my to robimy, a te inne rzeczy tam się pojawiają przy okazji. Więc dla Europejczyka to nie brzmi interesująco. To jest trochę jak marnowanie czasu. Mhm. Czy ja muszę zrobić coś 15 minut i niczego nie oczekiwać w zamian. To jest w ogóle, nie ma tutaj żadnego deala w tym. A jeśli tutaj mówimy, że mamy trening, no to trening to po prostu zrobienie treningu jest spoko, bo wiadomo, że każdy trening ci przynosi jakieś benefity, jaki by nie był. Ale żadnych nie oczekujesz. Benefity, których nie oczekujesz, tak? Ale jak nie, no jak to już jest trening uważności, jest. To oczekujesz konkretnych benefitów. I w dodatku uważności, więc wiadomo, że będziesz uważny. Więc no my dzisiaj też mówimy o tym, że są to pewne benefity, no bo też jesteśmy Europejczykami. No bo jakby trochę wiemy nawet, jak niczego nie oczekujesz, to te nagrody i tak będą. Tak. Po prostu one nawet mogą cię, to nawet fajnie, jak niczego nie oczekujesz, bo nie staniesz, nie zawiedziesz się na tym, ale one często i tak przerosną twoje oczekiwania. Bo się okaże, że naprawdę twoje funkcjonowanie poprawi się na wielu poziomach, których nawet nie brałeś pod uwagę, że to się może poprawić. A więc ja na przykład w ogóle w życiu fajnie jakby dużo rzeczy nie oczekiwać, to jakby najlepsza opcja będzie to, że no nie zawiedziesz się, bo niczego nie oczekiwałeś, ale będzie takie, że bardzo mocno się zaskoczysz, no bo nawet nie brałeś tego pod uwagę, jakby to nie było w ogóle gdzieś tam poza świadomością. Ja myślę, że też fajną rzeczą, którą na przykład ja czasami robię, ale też to może być dobre na start, to jest taki body scan, czy body scanning, czy tak dalej. To jest taki fajne wejście w to i ja się w ogóle spotkałem z medytacją właśnie na początku w tym wariancie, gdzie po prostu na początku oczywiście nie wiedziałem za bardzo, jak to ugryźć, więc po prostu słuchaweczki i tak dalej. No i tam jakby właśnie, bo niektórzy mogą mieć problem z tym, że jakby siedzą i co ma się teraz wydarzyć, tak? Jakby co się teraz stanie, tak? No czy ja zostanę oświecony, czy zobaczę coś między oczami, jakiś, znaczy tam się, żeby jakiś siadam dziwny przed telewizorem, włączam, a tam jest czarno. I co teraz? Tak. Nie? No, albo wiesz, niektórzy też naczytają się i oczekują takie, że tam zamkną oczy, jakieś dziwne kolory, bo one się pojawiają, wiesz, tam będzie spłynie na ich snop światła. Tak, będzie jakiś, wiesz, jakby taniec tęczy i tak dalej. A to się może na początku nie wydarzyć z takiego. Więc ten body scanning jest fajny i taka medytacja prowadzona też jest fajna. I jakby połączenie tego też jest okej. Na szczęście jest tyle różnych wariantów w aplikacjach na przykład. Ja na przykład korzystam kiedyś z Intu, pamiętam, albo taka prosta medytacja. Jest taka mega basic, ale bardzo fajny wstęp. Nie wiem, czy ten body scan był na niej, czy on ta intu się pojawi później, ale mniej więcej chodzi o to, żebyście wiedzieli, o czym tutaj mówię. Kładziemy się wygodnie, tylko dobrze, to nie jest położenie się przed snem. Bo to można bardzo ważne, bo to jest po prostu odjazd. Czasami rzeczywiście robię medytację, która ma, jak już się zdarzy, od wielkiego dzwona, ale zdarzy się, że po prostu leży 5 minut i nie mogę spać, to wtedy medytuję w leżeniu, czyli pod kołderką ładnie. I ja nie wiem, kiedy się momentalnie i mi odcina prąd, więc to jest taka medytacja nakierowana na spanko zaraz. Natomiast leżymy sobie w jakimś takim, nie wiem, na podłodze, albo może medytujemy od razu po wstaniu, więc jest szansa, że nie zaśniemy na podłodze i tak dalej. I po prostu koncentrujemy się powoli na poszczególnych częściach swojego ciała. Zalecane jest pójście sobie od stóp i mi na przykład to też daje fajne takie, że jakby a jako fizjoterapeucie i pracy z ludźmi, no to jakby fajnie, jak się koncentrujesz na nodze, jakby nie myślisz specjalnie, ale i tak masz w głowie to wszystko, jak ona działa, jak ona wygląda, wiesz, o co chodzi. Jakby koncentrowanie się z wiedzą anatomiczną jest bardzo ciekawym doświadczeniem, bo jednak wiesz, jak to jest, co się tam dzieje i na przykład chodzi też o to, żeby się skoncentrować na przykład na tej stopie lewej i zobaczyć, czy tak by starać się poczuć, nie ruszać nią, tylko ona sobie wygodnie leży, a tak, czy ona jest ciężka, czy ja czuję jakieś napięcie, czy coś mi tam nie pasuje w niej. Jeżeli mi nie pasuje, to się na niej koncentruję. Jak się na niej koncentruję, to ona mi za jakiś czas zaczyna pasować, jest tak fajnie, można sobie to połączyć z oddechem. Są takie różne warianty typu, że mi to bardzo się fajnie podoba, jak oni tak wszyscy ładnie tłumaczą, że teraz wdychamy zdrowie, wdychamy energię życiową, wdychamy moc, wydychamy napięcie, ból i tak dalej. No nie? I to jest taka cyrkulacja i się koncentruję na tej stopie i okazuje, że ona się robi fajniejsza. I później na kolanie, a później na bioderku, a później na drugiej nodze i drugim kolanie bioderku i tułowiu, tak? I klatce piersiowej, jednym barku, łokciu, nadgarstku, drugim barku i przechodzimy sobie tak całe ciało. I to jest super, bo raz się fajnie tutaj poddycham sobie, więc czuję się taki doceniony po tej medytacji, ale się okazuje, że czuję się taki lżejszy i to napięcie to mi w sumie nawet zeszło. Ja się na nim koncentrowałem i staram się tak medytacją coś sobie z tym zrobić, ale oczywiście nic nie na siłę, tylko koncentracja,
wdechy, wydechy, puszcza fajnie, nie puszcza też fajnie, też jest ok, bo jakby inne benefity z tego będą. I to jest coś, gdzie ja osobom jakby zachęcam, bo czasami gdzieś tam, jak mówię pacjentom, że może jakieś warianty medytacji, oni co? Nie, nie, to nie dla mnie, to nie lubię tego. Byłem kiedyś na jodze w ogóle, to myślałem, że po prostu tam tą matę tam porwę i tak dalej. A później właśnie mówimy sobie o takim body scanningu i mówię, o, no, wydaje się być rozsądne, tak? Mhm. No i jeszcze tam polecam ewentualnie jakiś taki wariant YouTube'owy czy coś takiego, albo jak nie przeszkadza i na przykład są w stanie jakby iść po kolei, bo te, jakby te ciało też jest tyle spoko, że może sobie po nim po kolei iść. Że jak nie wiesz, co zrobić po stopie, no to tak powiem, jest kolano dalej, tak? To jest tak. I to można sobie sam poprowadzić. Mhm. A w przykładzie można sobie albo w ciszy pomedytować, albo jak na przykład mamy jakieś dziwne odgłosy iść na zewnątrz, bo tam samochody i tam trąb, no to może sobie jakieś tam coś wyłączyć, jakieś takie gongi jakieś, to takie, co ma taki, jak sobie wpiszemy jakby medytacja do muzyka do medytacji, to jest też, zresztą na przykład na Spotify są całe kanały, tak, gdzie są, jest i muzyka do medytacji, ale są też medytacje prowadzone. O, na Spotify, no, tak? I po polsku też na Spotify akurat medytacji nie miałem okazji jeszcze jakby wykorzystywać. Ale są. W innych jak miejscach poszukacie, to spokojnie można znaleźć. Tak, czyli mieliśmy właśnie, tutaj mówisz fajnie o oddechu, co jest bardzo ciekawe, a jeszcze jak się troszeczkę zna, jakby jak ta klatka mogłaby się ruszać, jak się powinna ruszać, że ten oddech to wygląda tak, że się i brzuch rusza, i klatka, i wszystko fajnie, no to ona jest jeszcze taka pełniejsza trochę medycyna, może wyciągnę więcej wniosków z niej, no nie, jakby i więcej parametrów możesz obserwować, co wydaje się takim ciekawszym. Ciekawszym doświadczeniem i właśnie, że ten body scanning, ale też są takie warianty, że ludzie nawet nie wiedzą, że medytują i to jest super. I właśnie poruszaliśmy o tym, bo na przykład między innymi dlaczego w ogóle siedzenie w zimnej wodzie jest takie bardzo popularne, ono się robi. No może nam się trochę wydaje, że ono jest super popularne, dlatego że mamy znajomych, którzy zajmują się zdrowiem. Jak ja oglądam swojego social media, to mi się wydaje, że po prostu wszyscy morsują, biegają po górach, jeżdżą w ogóle na rowerach MTB. W ogóle praktycznie połowa to uprawia jakby windsurfing albo kitesurfing, a potem się okazuje, że to jest jakby 5% społeczeństwa. Może osoby. Tak być. Ale zimno jest oprócz tego, że ma dużo benefitów pod kątem jakby zmniejszenia stanu zapalnego, poprawy ukrwienia i pewnie o tym pogadamy jeszcze któregoś pięknego dnia. Może z kimś to się lepiej zna. Myślę, że tak. Moglibyśmy w ogóle i o benefitach z ciepełka i z zimna, tak, sobie benefity pogadać. Z ciepełka, bo można i o sałenkach porozmawiać. Można i pewnie. O, tak, to wszyscy, o, sałenki, tak, a zimno. A, to jedno i drugie jest fajne. Tak, a zimno jest super, ale zimno to daj do siebie. W sali to możesz sobie pokombinować, co ja robiłem wczoraj, co ja będę robił za dwa dni, jakie mam plany, jak się moja firma będzie rozwijała. No, ale wchodzisz do takiej wody 5 stopni, no się okazuje, że... Tak średnio z tym planowaniem. I myślisz w kategoriach, co zrobić, żeby przetrwać, no nie? Co to w ogóle się w moim ciele dzieje, jak później znasz te wszystkie takie zasady tam, że ciało podejmuje takie drastyczne decyzje typu odetnijmy krew z kończyn, tak? I tak dalej. No to jest w ogóle fajna obserwacja, ale rzeczywiście morsując jesteś tu i teraz. I po prostu nie ma nic ważniejszego i po prostu nawet jak ono trwa, takie morsowanko, czy nawet taka kąpiel w zimnej wodzie, wczoraj sobie nalałem całą wannę wody zimnej i sobie posiedziałem z rana, to było super, to nie odjeżdżasz nigdzie. Nawet jak ona ma tych 12 stopni, no to jednak siedzisz sobie w niej i się zastanawiasz, tak? O, robi mi się zimno, gęsia skórka, to ja sobie poddycham teraz, żeby się trochę dogrzać, to nie? I się skupiasz na tym oddechu, no nie wie, o dobra, robi się cieplej, tak? To teraz mogę coś tam jakby... No, tak, no. Cały czas jesteś. Zanurzyć się bardziej na przykład. I to jest fajne i bardzo dużo osób z niewiadomych powodów, nie znając fizjologii, lubi to morsowanie. Tak. Uwielbia to morsowanie, bo oni rzeczywiście mają taki czas dla siebie, że są tu i teraz. Tak samo poruszaliśmy temat takich wszystkich ekstremalnych sportów. No bo jak sobie jedziesz tam na rowerze MTB, zjeżdżasz sobie z górki 40 na godzinę między drzewami, to też jesteś tu i teraz. I po prostu masz takie synchro z ciałem, całym i jeszcze z rowerem, że po prostu to jest pewnego rodzaju forma medytacji. Tak. To w ogóle rączki cię bolą, nogi cię bolą, dupa cię boli, ale umysł zjeżdża się, jest taki... Tak. Ja zauważyłem to samo z kolei na treningach crossfitowych. Też jak jest jakaś taka pierwsza faza, rozgrzeweczka czy coś, no to sobie tam można jeszcze trochę myślami odlecieć, ale jak już jest później 15, 20, czasami więcej minut takiej konkretnej roboty do zrobienia, no to wtedy tak naprawdę nie możesz myśleć o niczym innym. Tak. Robisz jak najszybciej, jak najdokładniej wszystko to, co masz do zrobienia w odpowiedniej kolejności.
często gdzieś tam też na jakiś sygnał dźwiękowy się, wiesz, wszystko zmienia, więc musisz być tu. Mhm. Może też za tym jest jakaś... Myślę, że jakaś taka fajna ideologia właśnie i fajne rzeczy idą. Oczywiście nie jest to tak dobre jak takie elementy takiej prawdziwej, czy to medytacji, treningu ważności, aha, bo jednak no, ta ilość bodźców na treningu crossfitowym, czy na zjeździe rowerowym, czy na zapierdzielanie z góry na nartach tam 100 na godzinę, no to jednak tych bodźców dostajesz dużo i ta dopamina też tam po prostu wywala w kosmos, jo. No, ale jest to taki element właśnie bycia tu i teraz, to jest super kluczowe dla właśnie różnych form ćwiczeń uważności. Więc to jest mega, mega ciekawe i jakby tak mi się wydaje teoretycznie, że fajnie byłoby taki poruszyć temat. Kurde, to jakby jak myślę o medytacjach, to po prostu ten temat mnie trochę przeraża, bo jest tak dużo gałęzi tutaj, wiesz, jakby co za tym idzie, że można to ugryźć na wiele sposobów, że jak stwierdziliśmy, w ogóle ten temat już musi poruszyć kiedyś. Ale mówię, bo jest tyle tego po prostu niesamowite. Jest dużo. Możemy go sobie gdzieś tam tak podzielić na jakieś kawałeczki. Możemy sobie od strony naukowej gdzieś tam trochę to ugryźć, bo nadal dużo osób jest przekonanych o tym, że to jest tylko jakaś taka tradycja ze wschodu i taki trochę zabobon, a się okazuje, że za tym stoi ogromna ilość badań naukowych. Znaczy teoretycznie kiedyś na terapii nerwowej się, bo przygotowaliśmy jakby drugi moduł, to tam jak grzebałeś chyba nawet wtedy tym wyjeździe, to się okazało, że nie ma chyba tak naprawdę jakby różnych problemów klinicznych i różnych problemów nawet natury, czy to związanych właśnie z ciała, czy to z bardziej takich problemów psychicznych, gdzie medytacja nie dawałaby fajnych efektów terapeutycznych. Ona była zawsze przebadana tak zarówno w problemach strukturalnych, takich i regeneracji i tak dalej, w problemach naczyniowych, czyli takich powiedzmy krążeniowych. To było reumatoidalnych problemach. Reumatoidalnych, chyba, tak. W różnych chorobach neurodegeneracyjnych jest sporo badań. Tak, w żywieniowych, tam gdzie mamy na przykład zespół jelita drażliwego. I tak ludzie W częstych jakichś tam bólach brzucha i tak dalej. Już teraz nawet nie pamiętam dokładnie, jakie tam były jednostki chorobowe, ale jest tego sporo. To w tych takich ściśle klinicznych problemach też jest dużo, dużo badań przeprowadzonych. Tak, ludzie teraz pewnie nas słuchają, tak mówimy o tych rzeczach, mówię, dobra, jakieś takie problemy neurodegeneracyjne w porządku, bo jednak rzeczywiście tam się sporo dzieje w ośrodkowym układzie nerwowym podczas medytacji, ale zespół jelita drażliwego, o co kama, no nie? Jakby co może dać mi siedzenie po prostu i oddychanie i ćwiczenie uważności w momencie w sytuacji, kiedy mam zespół jelita drażliwego. Przecież to jest sytuacja dobra, no raczej żywieniowa. No może niektórzy sobie zdają z tego sprawę, że silny stres jakby zaostrzał niedolegliwości bólowe. Mhm. Osoby, które mają dużo problemów, jakby problem przez wiele lat, to oni takie rzeczy gdzieś tam zauważają. Także ten stres, jak się nasila, to jest gorzej po prostu z ich ciałem. I... No tak. Więc tutaj najprostszym benefitem jest to, że regularna medytacja i taki trening uważności po prostu sprawia, że lepiej zarządzamy tym stresem. Jesteśmy bardziej świadomi tego, co się dzieje w naszym ciele i w momencie, kiedy ten stres, odczuwam jego pierwsze skutki, to ja już wcześniej zdaję sobie z tego sprawę, co się dzieje, co ten stres wywołuje. Umiem też zupełnie inaczej na te rzeczy reagować. I to już sprawia, że ten stres jest zupełnie inny. Więc w zespole jelita drażliwego, jeśli ktoś się w ogóle zastanawia, co mu to może dać, no to w ogóle to jest problem, z którym zmaga się naprawdę spora część naszego społeczeństwa. Gdzieś tam szacuje się, że około 1/3. Osoby, które mają ten problem bardzo mocno nasilone, no to często próbują różnych rzeczy i to leczenie jest takie trochę na oślep. Więc ja proponuję, żeby po prostu sobie ktoś sprawdził, co mu to da. Można nas posłuchać i poczytać różne artykuły fajne na ten temat, ale przede wszystkim najlepiej to sprawdzić na sobie. Ale wiesz, są takie osoby, które jakby powiesz im to i na przykład nawet nie wiedzą, powiedzmy, kim jesteś, czym zajmujesz, ale powiesz im to i im po prostu taki powiedzmy wykiłkuje ziarenko w głowie i a ja sprawdzę, tak? Jakby jakiś tam typ w internecie mówił i oni ćwiczą, mówią, ale to jest dobre, no nie? Ale są osoby, które potrzebują jakby solidnych dowodów i jakby takiego namawiania trochę siebie, żeby po prostu spróbować czegoś. Więc myślę, że i jedni i drudzy będą zadowoleni, bo medytacja ma to do siebie, że
Wszędzie jest o tym. To, co ja zwróciłem uwagę, to po takim pod kątem już neurofizjologicznym, to stricte u moich pacjentów, którzy zaczęli medytować, bardzo mocno zdaniowość podchodzi do góry, no nie? Oprócz tego, że jakby znając mechanizmy, oni wiedzą teoretycznie, jak ktoś zaczyna medytować, no to wie, jak ona wpływa na jego ciało, tak? Mhm. Że ciśnienie mu się zmniejszyło, że oddech mu się wyrównał, że jakoś ten stres tak się rozszedł po kościach, więc w sytuacji silnego ataku, czy to paniki, czy stresu, to się okazuje, że kurde, to działa, tak? Dowiedziałem się o czymś negatywnym, tak samo teoretycznie działa, jak umiesz medytować i umiesz oddychać prawidłowo, w sytuacji, kiedy wchodzisz do super zimnej wody pierwszy raz. Się okazuje, że wchodzisz, jest od razu atak paniki, co się okazało, że w ogóle morsowanie ma bardzo fajny efekt w leczeniu właśnie zaburzeń lękowych, stanów mm-hmm. lękowych. Tak, tak, tak. Bo jakby to jest to samo, tak? Wchodzisz, od razu panika, chce wyjść i się okazuje, że zaczynasz spokojnie oddychać, bierzesz na klatkę. Masz na już nad tym kontrolę, nie? Tak, jeśli okazuje, to nic złego się nie dzieje, tak? Jakby to jest zimna woda. Szef na mnie nakrzyczał. Nic złego się nie działo, tak? Po prostu nakrzyczał. On ma to do siebie, tak? Tak. Woda ma w zimę to do siebie, że jest zimna, tak? Mój szef ma to do siebie. Wyszedłem, że... wytarłem się, chwilę się potrząsłem, tak. I już jest spoko. Tak. I nadal żyje. A mój szef ma to siebie, że lubi pokrzyczeć, nie? Bo pokrzyczał, nic się nie wydarzyło, tak? Tak? Nasze 15 minut później mu przejdzie. Tak. Nie? Ale on ci podniósł jakby ciśnienie, tak samo jak ci woda po prostu też cię jakby mocno pobudza, więc siadasz sobie, kilka spokojnych wdechów, koncentrujesz się na tym, co się dzieje w twoim ciele i to wszystko. To jest taka fajna opcja, jak od czegoś uciekasz, to nabiera na sile. Przykład, nie wiem, leżysz sobie w domu i słyszysz dzwony. I one cię na przykład rozbudzają. Mhm. I jak się na nich po prostu chcesz od nich uciec, to choćbyś tam się przekręcał z boku na bok, chował głowę pod poduszkę, to nic to specjalnie ci nie da. No tak. Ale jak zaczniesz się wsłuchiwać, to się tak okazuje, że ten twój mózg się do tego tak przyzwyczaja i że one się jakoś cichsze zrobiły i że w ogóle to się już nie denerwują. I może iść do spanka. Więc dobre porównanie. Trochę tak to wygląda, nie? I trochę tak jest. Więc jak my się jakby trochę wejdziemy w głąb siebie i zobaczymy, co się tam dzieje, zaczniemy się wsłuchiwać. Czasami nawet jak się zaczniemy wczuwać w nasze problemy, w bóle i tak dalej i sobie właśnie z tym bólem pomedytujemy, to się okazuje, że skończyliśmy sobie medytować i ten ból jest mniejszy. Dokładnie. Fajne narzędzie do wielu rzeczy. Ale nam dzisiaj bardzo głęboki odcinek wyszedł. Koniec końców. Tak, no. Zawsze takie mocno, mocno śmieszkowo. Nam idzie. Dzisiaj też tak było odrobinę śmieszkowo, ale były też tematy bardzo, bardzo poważne. Myślę, że będzie dobry wstęp do medytacji. Natomiast słuchajcie, dzisiaj jest bardzo zabawna sprawa, bo ten odcinek chodził za nami już jakiś czas. Natomiast jak jesteście fizjoterapeutami, na przykład denerwuje was to, że pacjent odwołuje z dnia na dzień wizyta albo nawet tego samego dnia, to możecie wykorzystać to w kreatywny sposób, bo my właśnie nagrywamy to w przerwie między Maćka pacjentami, więc tak to wyszło. Jak wam się po prostu pacjent wysypał, to też jest opcja. Nagrać podcast albo pomedytować. Albo posłuchać podcastu albo pomedytować. Dokładnie. I to jest takie fajne narzędzie i warto rzeczywiście go wykorzystywać, więc może zróbmy sobie w ten sposób, że przedstawiliśmy wam tak naprawdę przynajmniej takie dwa fajne modele, powiedzmy takiej prostej, basicowej medytacji, czyli medytacji oddechowej. Możecie robić to samodzielnie, możecie sobie to prowadzić, czyli skupieniu się na wielu aspektów tego, co dzieje się w waszym ciele aktualnie podczas wdechu, jak ten oddech. Maciek bardzo, bardzo dobrze to opisał, więc to jest jakby pierwsza opcja. A druga opcja, właśnie taki body scanning, tak? Gdzie będziecie sobie po kolei śledzić, co w tym waszym ciele ciekawego się dzieje. Jednocześnie jak coś ciekawego znajdziecie, to się na tym skoncentrujcie. Jak się na tym skoncentrujecie, to się okaże, że to zaczyna wam mniej przeszkadzać. Jak to zacznie przeszkadzać mniej waszemu mózgowi, to się okazuje, że tego de facto nie ma specjalnie. Więc bardzo fajny sposób autoterapii i leczenia. I dajcie nam znać. I tak naprawdę okazuje się, że wiele badań o tym mówi, że wystarczy tak naprawdę okres około, tylko to musi być regularnie dość robione, bo my też się musimy tego nauczyć, około 5 minut codziennie, żeby zauważyć pozytywne wpływy. A tak jak mówisz, kwadrans to już jest rzeczywiście coś, co bardzo mocno zaczyna oddziaływać. No i niestety trzeba to praktykować przez kilka raczej tygodni, tutaj mówimy o tygodniach. I jak pamiętam, to nawet chyba w badaniach takie były też badane niespecjalnie długie sesje medytacyjne i treningowe. No nie? Tak. Są takie porównania, że właśnie tam mniej więcej od tego okresu 5 minut daje to zauważalne korzyści. I też zresztą dużo osób, które praktykuje medytację, uważa, że te 5 minut to na start jest już coś.
faktycznie jest... Jak ja sobie myślę o tych osobach, o których na początku mówiłem, że jakbym powiedział, słuchaj, siadasz, wsłuchujesz się w swój oddech, 15 minut. Mówi, ile? Tak. To było zabawne. Wiesz co, tutaj właśnie ludzie się dzielą na takie dwie części. Niektórzy mówią od razu tak bardziej świadomie, że ile? A niektórzy tak mówią, 15 minut. To jest o niczym nie myśleć, to jest easy. Skróluje dłużej w ciągu dnia. Natomiast się okazuje, że wcale nie. Nie poruszyliśmy o dwóch tak jakby kwestiach, które się pojawiają. I tak, pierwsza kwestia jest to, że tak naprawdę, jeśli chodzi o trening uważności, to na przykład jak ja się zacząłem jakby interesować w ogóle treningiem uważności, to tam było ważne, co też się u mnie sprawdza, że kluczowe są takie momenty, gdzie ja podejmuję świadomą decyzję, że teraz będę coś tak robił świadomie. Znaczy powinno być tak docelowo, że robię wszystko świadomie, ale w sensie, że idę pod prysznic i robię prysznic i czuję ten prysznic dalej. Albo moje ulubione porównanie, piję kawę i piję sobie z żoną kawę, nie rozmawiamy specjalnie, potem wącham sobie tą kawę, macham tą kawą, patrzę na tą kawę, piję sobie tą kawę, lubię tą kawę i po prostu tak jakby delektuję się tym, będę w tej sytuacji i to też jest pewnego rodzaju, no słowo medytacja to jest zbyt może górnolotne do tego, ale już taki trening uważności, który gdzieś tam powoduje, że jestem tu i teraz i tak dalej, już jest myślę, fajne. Że nadal można to nazwać medytacją, bo tak naprawdę to też jest po prostu narzędzie, nie? Więc to jak je nazwiemy to... Ale zobacz, że tutaj jakby zwróciłeś uwagę na jeszcze jedną fajną rzecz, jaką to daje taką naprawdę praktyczną korzyść. Bo akurat z kawą też miałem ja taki moment, który dał mi tutaj do myślenia, bo często do mnie tata przychodzi na kawę. No więc ja zawsze staram się, żeby to też robię espresso, więc to było takie naprawdę super fajne, no więc wychodzi jeden szocik i no to jest niby niedużo kawy, no ale nadal dla dużej ilości osób to espresso jest taką esencją, która sprawia, że po prostu ta kawa jest super. Więc on na przykład przychodząc do mnie i tam robi różne rzeczy, on też tak ma ciągle ADHD, musi chodzić, coś sprawdzać, tu telefon, tu sobie o czymś przypomniał i coś tam jeszcze i na przykład wypił tą kawę, co w przypadku espresso nie jest jakieś specjalnie trudne, żeby to zrobić szybko. Po chwili mówi, wiesz co, musisz mi zrobić jeszcze jedną, bo ja nawet nie wiem jak ona smakowała. I wtedy ja tak pomyślałem, ojej, czyli tak. Dużo rzeczy nam może w ogóle w życiu umknąć, bo nie jesteśmy właśnie tu i teraz. Tak, czyli ale wiesz, to się mówi tak, że pijemy super dobrą kawę i w ogóle tego nie doceniamy. Dokładnie, to jest na maksa dużo. Czasami jak ktoś, jak tak wiesz, jest szybko, to wiesz, smakowało ci, nie mam w sumie zapchałeś się, ale w sumie za bardzo, nie wiem, no nie było złe, ale w sumie no tak, bo dałeś radę zjeść, ale tak dalej. Co to było? Mhm. I tak, i to jest fajne. I wiesz, to się mówi tak, że na przykład, nie wiem, patrzysz, ale nie widzisz, słuchasz, ale nie słyszysz, no nie? Gdzieś tam, wiesz, czujesz, ale na mnie nie jesteś i tak dalej, więc no niestety dużo takich rzeczy nam gdzieś tam ucieka, ale jest taka jedna mega ważna kwestia, która wydaje mi się, że nie poruszyliśmy i ona jest ważna, bo się pojawia w kontekście tego, że ludzie troszeczkę źle rozumieją treningi, źle rozumieją jakby tą medytację, że jakby nasłuchali się albo wyczytali, że to jest taki moment, że nie myślisz. Mhm. Tak. I że te myśli nie mają prawa się pojawić. Tak, że już jak medytujesz i o czymś i ta myśl się pojawia w głowie, to już jest źle. Już przepadłeś, już możesz po prostu wychodzić z tej medytacji, koniec, dziękuję, do widzenia. Odhaczyć, x-em skreślić ten dzień, że dzisiaj się nie udało. Nie udało się. No właśnie, ale tak nie jest, dlatego że nawet jeśli się praktykuje medytację wiele lat, to te myśli i tak się pojawiają. Bo my nie możemy o niczym nie myśleć, więc jak ktoś tak naprawdę, znaczy można się czasami zawiesić, że te myśli są, ale ty nie zdajesz sobie z nich sprawy. Tak, ale one jednak są, no bo to nie jest zależne od naszej woli, czy my ich chcemy, czy nie. Akurat nasz mózg też jest tak zbudowany, że on, jak my mu nie dostarczymy żadnych bodźców, to on i tak je sobie wtedy będzie wytwarzał, bo on ma jakby na to, nazwijmy to taką przestrzeń. Więc one i tak będą. Więc my jedyne, co możemy tak naprawdę zrobić, to możemy je tylko obserwować jako taki właśnie obserwator, ale nie angażować się w te myśli. Bo wiesz, jedyne, co my możemy w sytuacji, kiedy jakaś myśl się pojawia, to tak naprawdę jakoś zareagować. I w tym przypadku możemy nie reagować, możemy nie wchodzić w nią, nie możemy tego nie rozpamiętywać, że jak coś wskaże mi się jakaś twarz gdzieś tam, to zaraz nie myślę, dlaczego ona ma taką twarz, dlaczego ona jest uśmiechnięta albo inna, smutna, nie? Dlaczego nie inna, co się ze mną dzieje, czy ona się śmieje ze mnie, czy ona jest zła na mnie i tak dalej. Więc takie właśnie porównanie, że jesteś obserwatorem, że to przechodzi sobie gdzieś, mi bardzo kiedyś fajnie tam, jakby tak mniej więcej zrozumiałem, więc o co chodzi, jak
Serdecznie pozdrawiam Radka Składowskiego, który, jak rozmawialiśmy kiedyś o medytacji na szkoleniu, to właśnie mówi, że on się wyobraża jako tego obserwatora. I on akurat dał taki przykład, że po prostu tam obserwuje sobie, stoi na klifie, jest sobie na morze, coś tam sobie, i statki sobie płyną i każdy statek jest jako oddzielna myśl i on po prostu pozwoli im przypłynąć dalej. No i potem jest kolejny statek i kolejny, ale teoretycznie nie przegląda się, tak, jak tam wygląda załoga i tam w ogóle co się dzieje i dlaczego ma taki kolor, a nie inny. Że ona jest. W ogóle tak jak powiedziałeś o Radku, to mi się skojarzyło, że to chyba w ogóle był pierwszy raz, kiedy ja faktycznie medytowałem, tak bardziej świadomie. Mhm. Bo to byliśmy na takim jednym warsztacie chyba we Wrocławiu. Tak, byliśmy, wiesz co. I to chyba był taki pierwszy raz. I ja pamiętam, że ja tego nie mogłem znieść. To była długa medytacja. Tak. To była jakaś długa medytacja. Ja pamiętam też wtedy, że mnie po prostu w takich sytuacjach ciekawych to mnie często mózg odcina. Aha. Nie po prostu mnie odcina, tam wiesz, po prostu leżałem. Byłam w taka śmieszna sytuacja, że tam zasnąłem na podłodze, wszyscy wyszli, coś zrobili, weszli, ja się obudziłem i pytam się, może byś jakąś przerwę zrobili. Ale właśnie była, ty spałeś, no nie wiem, co ty mówisz, no nie? Tak. Więc, pamiętam, że tak, po parunastu minutach tak. Już po prostu nie byłem w stanie wytrzymać tego, że tam się nic nie dzieje. I mnie to głęboko sfrustrowało, ja po prostu wyszedłem. Okej, okay. No to ja tego nie pamiętam, ale to była rzeczywiście chyba opcja, kiedy ja rzeczywiście pierwszy raz tak naprawdę medytowałem sobie i to było nawet fajne, zanim jeszcze mnie tam mózg odciął, ale wcześniej próbowałem wejść w trening właśnie uważności, bo taka książka Trening Uważności, niestety nie przebrnąłem przez nią całą, dlatego że była po prostu napisana dla strasznie głupich ludzi. Wiesz, w sensie, no nie? To trochę od pisarza zależy. To było takie, kurde, jakby... Jest taka książka, której też nie cierpię, typu, on się nazywa chyba Potęga Podświadomości. Kojarzysz? Karta to. Chyba tak. Próbowałem właśnie też niedawno przebrnąć. Ona jest dla mnie po prostu... Tam są ciekawe smaczki, ale też moim zdaniem jest taka... Na debili jest napisana po prostu, co dużo tak, to nie? Tak to nazwijmy. I dużo osób niestety jakby bardzo, powiedzmy, interpretuje to dosłownie. Nawet oni to nie interpretują, oni po prostu jakby myślą o tym dosłownie, tak jak jest tak, że jak chcę myśleć, będziesz myślał o czerwonej torebce, to w końcu twój mąż przyjdzie i da to robi, masz kochanie, myślałeś o niej. To ja pomyliłem autora, bo to mówiłeś o potędze podświadomości. Sorry, to tą książkę też czytałem, tak. To ją mi się udało naraz przeżyć, ale ja tak, ona faktycznie jest bardzo dosłowna. Czytałem, później myślałem o audiobooku, zacząłem słuchać, ale stwierdziłem, że nie przebrnę przez ani mój wzrok, ani mój słuch tego. Okay. Nie zdzierzę. Aczkolwiek jakby wiem, że dużo osób jakby skorzystało z tej książki, nie tak dosłownie, po prostu może mi się język jakoś nie podobał, więc to było trudne. I wydaje mi się, że to są chyba dwa tematy, które wypadło poruszyć, nie poruszyliśmy i one są już, więc fajnie. I teraz jakby tutaj dla osób wszystkich, które nas oglądają. Pierwsza sprawa jest taka, że byłoby super, jakbyście właśnie napisali do nas o tym waszym przeżyciu, bo na przykład weszliście sobie w trening oddechowy, o którym mówił Maciek, o tej medytacji oddechowej, albo właśnie w body scanning. Bardzo fajnie, myślę, że opisaliśmy to dość dokładnie. I spróbowali. Albo medytacji prowadzonej, na początek już jest dobra, ale później to jest tak, że im się w to głębiej wejdzie, to się potem okazuje, że ja mogę na przystanku autobusowym sobie medytować i mi za bardzo nie przeszkadza to, dokładnie, że te autobusy tak. jeżdżą i tak dalej. Więc wymaga to oczywiście pewnego treningu, pewnego wejścia w konkretny proces, więc to jest jakby jedna rzecz. I napiszcie o swoich przemyśleniach, jak zrobicie taką medytację. Jak byliśmy pierwszymi osobami, które was do tego zainspirowały, stwierdziliście, że okej, dobra, skoro ludzie, którzy zajmują się pracą z innymi ludźmi, korzystają i to jest fajne i dają im jakieś rzeczy, a jeszcze za tym stoi telebany, więc może ja spróbuję. Więc zachęcam was do takiej cyklicznej pracy i napiszcie właśnie, czy to w komentarzu, czy na przykład w mailu do nas, tak, na projektmasaż@projektmasaż.pl albo gmail.com. Okej. Nie, no myślę, że ten projekt masaż ma, projekt masaż będzie fajny. Albo ewentualnie, jeżeli medytujecie, bo wiem, że dużo osób medytuje u nas. Na pewno tak. Bo pracujemy oczywiście z osobami świadomymi, to wtedy możecie podrzucić nam inne propozycje, może inne sytuacje, jak wy medytujecie, jak wy trenujecie swoją uważność, jak wy sprawiacie jakby poprawę swojej zdaniowości, że nie jesteście dzbanami. I jakie benefity właśnie? Tak. Czujecie. Wasze obserwacje. My bardzo lubimy czytać takie fajne, mięsiste maile od was, bo ich sporo dochodzi i wtedy też tak naprawdę mamy pomysły na kolejne odcinki i myślę, że w następną środę, bo oczywiście ten podcast jest w każdą środę o 19:00,
będzie, albo pociągniemy temat medytacji, zobaczymy, co wyjdzie nam tutaj w tych komentarzach, w tych mailach i jakie jest zapotrzebowanie, albo pójdziemy po prostu pod kolejne jakby benefity, które będą powodowały, że nie jesteś tym dzbanem przysłowiowym, jak to ładnie sobie mówimy. Więc tak to będzie wyglądało. Fajny odcinek wyszedł z tego wszystkiego. Fajny, głęboki. Głęboki. Miało być heheszkowo, ale ostatnio było bardzo heheszkowo, więc teraz troszeczkę zeszliśmy z tonu. Prawdopodobnie nie dorzuciliśmy żadnej łopaty do swojego urobu teraz. Niestety dzisiaj chyba nie. Chociaż mam nadzieję, znaczy prawdopodobnie są osoby w terapeucie, które mówią medytacja, po co, w rehabilitacji ortopedycznej, w ogóle bez sensu. Ale jest szansa, że ta łopata albo jej w ogóle nie była, albo była bardzo malutka. Więc następnym razem postaramy się, żeby to były dwie. Tak, dorzucimy sobie trochę więcej. Będą też takie momenty. Po prostu nie znamy specjalnie sytuacyjnych żartów związanych z medytacją, bo to jest po prostu mało śmieszne. Mało śmieszne i jednocześnie jakby pomocne każdemu i jakby nie masz żadnych problemów, więc jakby nie powoduje to żadnych. Medytacja nie ma żadnych efektów ubocznych. Rozumiesz to? To jest teoretycznie lek, który działa na większość chorób albo na wszystkie, powiedzmy, i nie ma żadnych efektów ubocznych. No co się może wydarzyć? Jakimś tam chyba bardzo wąskie przeciwwskazania, to w niektórych ekstremalnych chorobach psychicznych to myślę, że to nie jest dobry pomysł. Tak, albo chyba już długo medytujesz w siedzeniu i sobie zrobisz na przykład odleżynę. O, i tym akcentem żegnamy się z wami i widzimy się bądź słyszymy w następną środę. Do zobaczenia. Pamiętajcie, nie zróbcie sobie odleżyn. Ciao.